tym uniwersum brakuje dobrych gier. Chyba wszyscy się z tym zgodzimy. Być może nareszcie otrzymamy już niedługo odpowiedź na nasze modły. Czy Avatar Generations będzie godną grą dla uniwersum Avatara? Witamy nowego mistrza magii! Zinker, dziękuję za wsparcie! Partnerem odcinka jest Lajokat. Fajny, tani i świecący sprzęt gamingowy. Link w opisie. RPG Avatar Generations firmy Paramount i Square Enix miękko startuje w 4 krajach. To jest temat właśnie na dzisiejszy odcinek. Coraz więcej dzieje się w naszym ukochanym uniwersum. Tak, też zanim zacznę mówić o grze, zapasz herbatkę Tom Airo, usiądź wygodnie i zapraszam do oglądania. Aktualnie na ekranie przed wami będzie właśnie puszczony gameplay z produkcji. Jak tylko wyjdzie ona w Polsce, zrobię osobny materiał lub całą serię tej poświęconej. No więc, czym jest ta gra? Pierwsza mobile gra RPG Avatar firmy Square Enix Avatar Studios została już wprowadzona do sprzedaży czy też pobierania, ale niestety na razie tylko w 4 krajach: Kanadzie, Danii, RPA i Szwecji. Gra powstała dzięki współpracy firmy macierzystej Avatar Studios Paramount, nowego studia mobilnego Square Enix London Mobile oraz Navigator Game. Avatar Generations jest do pobrania w sklepie Play dla systemów Android oraz w App Store dla iOS-ów, ale jak możecie się domyślić, na razie tylko w krajach wymienionych powyżej. Nim przejdę do mojej osobistej oceny produkcji, najpierw posłuchajcie, co twórcy samej gry mają do powiedzenia. No więc, rozszerzając ukochane uniwersum znanej na całej świecie serii, Avatar Generations zaprasza graczy do wejścia w buty ulubionych przez fanów postaci z całej franczyzny. Pierwszy rozdział przedstawia Aanga, Katarę, Sokkę, Toph, Suki i Zuko, którym towarzyszą ulubieni towarzysze Appa i Momo, którzy wyruszają w podróż dookoła świata, aby wypełnić przeznaczenie Aanga. W przyszłych rozszerzeniach poznamy Avatar Kyoshi, Korę, Roku i wiele innych postaci z linii czasowych 4 narodów. W grze znajdą się epickie bitwy oparte na drużynie i unikalne sekwencje przygód wsparte głębokim systemem ulepszeń i dostosowywania postaci, dzięki czemu gracze będą mogli rekrutować nowych bohaterów i rozwijać potencjał swojej drużyny. Gracze będą mogli również doświadczyć ulubionych przez fanów lokacji, historii i wydarzeń w otwartym świecie, jak również zupełnie nowych historii, które rozszerzają uniwersum. Mając do czynienia z tak uwielbianą na całym świecie marką, staraliśmy się stworzyć grę, która rozszerza bogate i fabularne uniwersum Avatar The Last Airbender w sposób, który będzie autentyczny i ekscytujący zarówno dla fanów serii, jak i fanów gier RPG. Jednocześnie zadbaliśmy o to, aby gra pozostała przystępna dla każdego, kto nie gra w tradycyjne gry RPG. Nasi partnerzy ze Square Enix London Mobile byli ogromnie pomocni w tych wysiłkach, a my ściśle współpracujemy z naszą społecznością podczas tego okresu miękkiej premiery, aby stworzyć najlepszą możliwą wersję gry, powiedział Will Moore, prezes Navigator Games. No dobra, to tyle z słów twórców, teraz czas na moją ocenę. A ta brzmi... Gra jest okej. Wygląda jak typowa mobilna adaptacja znanych marek. Pierwsza chyba na myśl przychodzi mi bodajże Star Wars Galaxy of Heroes. Podobnych turówek jest naprawdę sporo. Wiele jest bardzo, inne są mniej udane, ale to miłe otrzymać w końcu coś z własnego ulubionego uniwersum. Szczególnie jak to jest zaniedbywane, jeżeli chodzi o nowoczesne gry. Jeżeli rażą was animacje, efekty oraz ogólnie sama grafika, weźcie pod uwagę, że to jest gra mobilna. Od niej nie możemy wymagać tego samego co od konsoli czy peceta. Twórcy zapowiadają też aktualizacje, innery i rozwój gry. Do tego sama gra jest darmowa, co jednak mnie martwi, bo zapewne wejdą do niej nachalne mikrotransakcje albo denerwujące reklamy. Cóż, ale nie uprzedzajmy faktów. Podsumowując, gra jest bardzo fajna, nie idealna, ale też nie najgorsza. Sam zagram na pewno i mam nadzieję, że wy spróbujecie ją ze mną.
No i to by było na tyle. A wy jaką recenzję wystawiacie Avatar Generations po tym, co aktualnie widzicie? Taką jak ja? A może gra jest wspaniała? Lub też tragiczna? Piszcie w komentarzach, przypinam serduszka. Rozważcie proces zostanie wspierającym kanału. Dzięki temu mogę więcej czasu poświęcić na niego. Pokonajcie Czerwień Narodu Ognia, klikając w subskrypcję. Nie zapomnijcie ogłosić zwycięstwo przez kliknięcie w dzwoneczek obok niego. Zapraszam na mojego Discorda i sprawdzenie linku Liokat w opisie. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Avatara. Na razie! Losowa ciekawostka jak zwykle czeka na końcu odcinka. Czy wiecie, że można kupić Monopoly z motywem Avatar Legenda Aanga? Tak, ja też nie wiedziałem.